Jak wybrani przedstawiciele religii podchodzą do cudów? Jak odnoszą się do doczesnej egzystencji? Jak relatywizują fizyczną śmierć? Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, godzina 19. Rozpoczynamy WST Online. A dzisiejszy temat jest trochę tajemniczy i trochę taki chyba będzie o cudach. Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. Podczas spotkania omówimy fragmenty z Tripitaki i Nowego Testamentu, które traktują właśnie o Buddzie, Jezusie i Piotrze chodzących po wodzie. A następnie poddamy je interpretacji teologicznej. To znaczy się nie wszyscy je poddamy interpretacji teologicznej. Na początek zrobi to nasz dzisiejszy gość, profesor EWST, doktor habilitowany Piotr Lorek. Serdecznie Cię witam, Piotrze. Miło mi. I już w tej chwili oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim obecnym. Zapraszam do wspólnych pytań i jakichś refleksji. Obecnie piszę taki tekst naukowy właśnie o takim tytule: Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. I pomyślałem, że może spróbuję Państwu główne tezy tego tekstu przedłożyć, licząc właśnie na jakieś uwagi, pytania, które pozwolą mi może doprecyzować pewne rzeczy, czy może poszerzyć. W tekście naukowym nie mogę zacząć w ten sposób, jak tutaj chciałbym. Jak ja widzę temat kogokolwiek chodzącego po wodzie, to przypomina mi się historia z mojej młodości, którą na ślubie mój brat odnalazł i wyświetlił na uroczystości weselnej. Mianowicie, jak byłem młody, to z moim bratem otrzymywaliśmy od rodziców serduszka. I czerwone serduszka to były serduszka za dobre jakieś tam sprawowanie, jakieś rzeczy. I za 10 czerwonych serduszek otrzymywaliśmy jakiś prezent. Natomiast otrzymywaliśmy też czarne serduszka. I czarne serduszka kasowały 3 czerwone. Także trzeba było uważać, żeby te 10 zdobyć i nie niszczyć tych czerwonych serduszek tymi czarnymi, karnymi. I mój brat znalazł takie jedno czarno serduszko, które ja dostałem, i to przy tym czarnym serduszku było napisane: zachodzenie po wodzie. Pewnie coś takiego uczyniłem, chodząc po wodzie. Mój brat te rzeczy wyświetlił na takiej prezentacji właśnie na uroczystości weselnej. No i siedział koło mnie mój biskup, który też dawał ślub mi jalince. No i zapytałem go, jak to jest, że Pan Jezus za chodzenie po wodzie dostaje same czerwone serduszka, a mi się, temu Piotrowi, przydarzyło czarne. I no właśnie tę historię dzisiaj chciałbym z Państwem troszeczkę omówić. To będzie może troszeczkę egzegezy, troszeczkę literatury porównawczej i wreszcie dojdziemy do teologii. Pierwszą rzecz, którą będę chciał zrobić, to przybliżyć, jak w literaturze buddyjskiej opisywany jest Budda chodzący po wodzie. Wreszcie przejdę do Nowego Testamentu, gdzie znane są historie opisane, w których opisany jest Jezus chodzący po wodzie, a w jednej Ewangelii czyni to także i Piotr, mój imiennik. No i wtedy poddamy reinterpretacji te teksty, pokazując dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza taka, jak reinterpretowane są cuda, wartość cudów, a druga rzecz, jak reinterpretowana jest egzystencja ludzka, nasza śmierć, nasze bytowanie tutaj w świetle tych dwóch systemów religijnych, systemu buddyjskiego, specyficznie będę się odnosił do buddyzmu chińskiego Chan, znanego jako Zen, i do myśli takiej wczesnochrześcijańskiej apostoła Pawła, jeśli chodzi o perspektywę chrześcijańską. Zacznijmy od Buddy, ponieważ te historie
o Buddzie są starsze, pochodzą z Tipitaki. No to w języku pali oznacza zbiór tekstów taki składający się z trzech koszy. Ten zbiór tekstów jest uważany za kanoniczny przez jedną ze szkół, która jeszcze obecnie funkcjonuje i się rozwija, Theravadę. Jest to jedna ze szkół wczesnobuddyjskich. I w drugim koszu tego trójkosza, tej Tipitaki, no, znajdują się takie długie mowy Buddy i wśród nich jest taka sutta. Sutta to po w języku pali oznacza sutrę, to znamy z sanskrytu sutrę. Ja będę używał sutrę w języku palińskim, czyli tym, w którym pisana jest Tipitaka. I ta sutta nazywa się O owocach kontemplacyjnego życia. Ta sutta, mam nadzieję, że tutaj Państwo widzicie, ja ten cytat zaraz przeczytam i spróbujemy kilka słów na ten temat powiedzieć. Ta sutta ustami Buddy przedstawia królowi, który jest władcą Magadhy, to jest takie królestwo we wschodnich Indiach na południe od Gangesu, przedstawia owoce kontemplacyjnego życia, które są dostępne w doczesności, w naszym ziemskim życiu. Jednym z takich, jedną z takich supermocy jest władanie nad naturalnymi, no właśnie, mocami. I ta zdolność jest obecna u Buddy. Może przeczytajmy teraz ten tekst. Ja nie będę go poddawał takiej pełnej egzegezie i analizie, ale główne wątki tylko wydobędziemy z tego tekstu. Więc zacytujmy. Z umysłem tak skoncentrowanym, oczyszczonym i jasnym, nieskalanym, wolnym od wad, giętkim, plastycznym, spokojnym i osiągającym niewzruszoność, zwraca się ku formie nadnaturalnych mocy. Włada wielorakimi nadnaturalnymi mocami. Będąc jednym, staje się wieloma. Będąc wieloma, staje się jednym. Pojawia się, znika, przekracza niepowstrzymany przez ściany. To też znamy. Szańce i góry jak przez powietrze. Zanurza się i wynurza się z ziemi, jakby to była woda. I teraz kroczy po wodzie, nie tonąc, jakby to był suchy ląd. Siedząc z nogami skrzyżowanymi, unosi się w powietrzu niczym uskrzydlony ptak. Jeszcze raz ten fragment przeczytam. Kroczy po wodzie, nie tonąc, jakby to był suchy ląd. Siedząc z nogami skrzyżowanymi, unosi się w powietrzu niczym uskrzydlony ptak. Swymi dłońmi dotyka i przesuwa słońce i księżyc, tak potężne i mocne. Wywiera wpływ swym ciałem sięgającym nawet do świata brach. Z umysłem tak skoncentrowanym, oczyszczonym i jasnym od wad, giętkim, plastycznym, spokojnym i osiągającym niewzruszoność, mnich zwraca się ku formie nadnaturalnych mocy. Wywiera wpływ swym ciałem sięgającym nawet świata brach. No, ten tekst powstał kilka wieków przed Chrystusem. No i w tym tekście Budda jest prezentowany jako ten, który potrafi przechodzić przez ściany, potrafi lewitować, potrafi chodzić po wodzie, potrafi unosić się no, jak uskrzydlony ptak. Władanie samymi tymi cudownymi mocami oczywiście nie jest dostępne jedynie samemu Buddzie, ale ponieważ ten tekst dotyczy owoców kontemplacyjnego życia, to władanie cudownymi mocami jest także osiągalne dla każdego innego, no w tym tego króla Magadhy, do którego ten tekst jest adresowany. To mamy pierwszy przypadek Buddy chodzącego po wodzie. Teraz przejdźmy do drugiego tekstu. Drugi tekst także pochodzi z Tipitaki i jest to dłuższa mowa do Sakuludai.
Sakul Dai, no to tak asceta. W tej sutrze Budda tłumaczy synowi tego króla, do którego przed chwilą się odnosiliśmy, Udainowi, powody, dla których cenią go jego uczniowie. No i jednym właśnie z takich powodów, dla którego Budda jest ceniony, to właśnie ta cudowna moc chodzenia po wodzie. I zacytujmy znowu fragment sutty. I znów Udain, to jest ten syn króla, przyszły król, proklamowałem moim uczniom drogę do władania wieloma nadnaturalnymi mocami. Będąc jednym, stają się wieloma, będąc wieloma, stają się jednym. Przechodzą bez przeszkód, przez mur, przez ogrodzenie, przez górę, jak przez przestrzeń. Zanurzają się i wynurzają z ziemi, jakby to była woda. Chodzą po powierzchni wody, jakby to była ziemia. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami, podróżują w powietrzu, jak uskrzydlony ptak. Swoją ręką dotykają księżyca i słońca, tak możnych, tak potężnych. Władają cielesnym mistrzostwem nawet tak daleko, jak świat Brahmy, czyli ten boski świat. Tak też proklamowałem moim uczniom drogę wieloma nadnaturalnymi mocami. Będąc jednym, stają się wieloma. Będąc wieloma, stają się jednym. Są takie powtórzenia. Przechodzą bez przeszkód przez mur, przez ogrodzenie, przez górę, jak przez przestrzeń. Zanurzają się i wynurzają z ziemi, jakby to była woda. Chodzą po powierzchni wody, jakby to była ziemia. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami, podróżują w powietrzu, jak uskrzydlony ptak. Swoją ręką dotykają księżyca i słońca, tak możnych, tak potężnych. Władają cielesnym mistrzostwem nawet tak daleko, jak świat Brahmy. I dzięki temu wielu moich uczniów trwa, osiągnąwszy spełnienie i doskonałość bezpośredniej wiedzy. No to drugi fragment, który przeczytaliśmy. No w tym fragmencie już wyraźnie widać, że nie tylko sam Budda miał władać wieloma nadnaturalnymi mocami, ale także jego uczniowie mają taką możliwość, mają między innymi możliwość przy odpowiedniej praktyce medytacyjnej osiągnąć zdolność chodzenia po powierzchni wody, no, czy też unosić się w powietrzu w takiej medytującej pozycji. Jeszcze chciałbym tytułem wstępu jeszcze jeden tekst z Tipitaki. To będzie ostatni taki dłuższy tekst. To jest sutta o wielkim ostatecznym zdmuchnięciu, czyli o takiej wielkiej parinibbanie, czyli wejściu w stan nirwany po śmierci. Ta sutta właśnie opisuje między innymi sam moment, kiedy Budda wraz z rządowymi ministrami tego królestwa Magady, o którym mówiliśmy, w cudowny sposób przekraczają rzekę Ganges. Tu mam przykład tego jakby realizacji chodzenia po wodzie albo przekraczania wód. Tych przypadków oczywiście w tych kanonicznych tekstach buddyjskich jest więcej, ale ja tylko jeszcze ten jeden fragment przeczytam, tak żeby ukazać Państwu, myślę, że mniej znane teksty. Wtedy Sunita i Vasakara, to z tych dwóch urzędników króla, podążyli krok w krok za błogosławionym, mówiąc, przez jakiekolwiek wrota przejdzie dzisiaj mędrzec Gotama, te nazwiemy wrotami Gotamy. I jakikolwiek brud przekroczy Ganges, ten nazwiemy brodem Gotamy. Tak też błogosławiony przeszedł przez bramę miasta. Lecz kiedy błogosławiony, chodzi o Buddę, dotarł do Gangesu, okazało się, że woda sięga krawędzi brzegu, tak by krowy mogły z niego pić. Pewni ludzie zaraz wyruszyli, by szukać łodzi lub promu. Jeszcze inni zaczęli na prędce sklecać trawę. Lecz błogosławiony tak szybko jak siłacz zgina i prostuje ramię, zniknął z jednego brzegu Gangesu i pojawił się na drugim. Tutaj mamy to zniknięcie na jednym brzegu i pojawienie się na drugim. Nie wiem, czy to jakąś wielką prędkość osiągnął tutaj, czy po prostu pojawił się i zniknął. W każdym razie mamy
pewien obraz przekroczenia Gangesu w cudowny sposób. I 34. Wtedy błogosławiony ujrzał jednych ludzi szukających łodzi lub promu, a innych sklecających na prędce tratwę. Rzekł wtedy te oto wniosłe słowa. Ci, którzy mosty przez szeroki ocean przerzucili, równiny daleko za sobą pozostawili. Kiedy inni wciąż swe kruche tratwy klecili, ci przez niedoścignioną mądrość się uwolnili. Zauważmy tutaj, ci przez niedoścignioną mądrość się uwolnili. Wygląda na to, że już w tym tekście dostrzegamy pewną interpretację chodzenia po wodzie. Przez niedoścignioną mądrość się uwolnili. Tutaj najprawdopodobniej, ale nie będziemy tego szerzej rozwijać, już tutaj mamy jakby przekroczenie takiej dosłowności chodzenia po wodzie i interpretacja tego cudu w kategoriach nauki, czyli pewnego uwolnienia, czyli nie szukania łodzi, ale więc jakichś takich przedmiotów ziemskich, ale szukania mądrości, która daje wolność. Wolność nie daje łódź, ale daje właśnie mądrość. No dobrze, szanowni państwo, to może tyle tych przywołanych słów z tekstów buddyjskich, które powstały przed Nowym Testamentem. Myślę, że ich brzmienie w niektórych miejscach przypomina nam te teksty z Nowego Testamentu, które no, są nam oczywiście o wiele lepiej znane. Przekraczanie cudowne wód, no i inne takie nadnaturalne stany, które wykraczają poza prawa natury, są oczywiście obecne w pismach judeo-chrześcijańskich. No, gdyby odwołać się do Biblii hebrajskiej, do której potem cud chodzenia Jezusa po wodzie nawiązuje, no to znamy oczywiście historię Mojżesza, który ma wyciągnąć rękę nad Morzem Czerwonym i w ten sposób je rozdzielić i pozwolić przejść po jej suchym dnie Izraelowi. I to jest Księga Wyjścia, 14 rozdział. Czyli Eksodus, druga Mojżeszowa, 14 rozdział. No, wiemy, że tę podróż do ziemi obiecanej po Mojżeszu prowadzi dalej Jozue. No i Jozue też jest znany z takiego cudownego przekroczenia wody. Tym razem chodzi o przekroczenie rzeki Jordan. Gdy Arka Przymierza jakby wkracza do tej rzeki Jordan, no to wody się zatrzymują, tej płynącej rzeki, i znów lud bezpiecznie przechodzi po suchym łożysku na drugi brzeg. To Księga Jozuego, 3 rozdział i 4 rozdział. W tych tekstach istotna różnica polega na tym, że to nie jakaś praktyka kontemplacyjna, jak to w przypadku tych tekstów buddyjskich, ale obecność Boga jest źródłem tych wyjątkowych wydarzeń. No dobrze, już powoli przechodzimy do samego Jezusa. Wiemy, że Jezus to imiennik Jozuego, tak? To jest to samo imię. Jezus też w cudowny sposób rozprawia się z wodami. Teraz przechodzimy do Ewangelii Nowego Testamentu. I nasza historia dotyczy Jezusa chodzącego po wodzie jeziora Genezaret i przedostającego się na jej drugi brzeg. Ta historia Jezusa chodzącego po wodach jeziora Genezaret opisana jest w 14 rozdziale Mateusza, w 6 rozdziale Ewangelii Marka i w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Co ciekawe, i to myślę, wszyscy ci, którzy znają dobrze historię Eksodusu w Starym Testamencie, no to od razu zrozumieją, bo te 3 Ewangelie, Mateusza, Marka i Jana, opowiadają historię chodzenia po wodzie zaraz po historii nakarmienia 5000. Tak?
I wiadomo, że przejście przez Morze Czerwone i potem doświadczenie możliwości otrzymania w cudowny sposób pokarmu na pustyni przez Izrael, tutaj jest przeniesione na postać Jezusa. Jezus jest tym, który przekracza jezioro Genezaret. A wcześniej jeszcze karmi 5000 osób, czyli no taki jak Mojżesz, jak Jozue, więc ta idea przekraczania wód i karmienia ludzi jest obecna w Ewangeliach i myślę, że jasne jest to, że to nawiązuje do historii ze Starego Testamentu, historii Eksodusu Izraela. Oczywiście najstarsza z tych trzech wersji, czyli Markowa, Mateuszowa i Janowa, no to jest wersja Markowa. Zarówno Ewangelia Jana, jak i Ewangelia Mateusza jakby reinterpretują tę historię z Ewangelii Marka. No, kilka szczegółów mógłbym podać takich, ale to najlepiej byłoby, gdyby ktoś sobie wziął no, albo jakąś zestawienie Ewangelii, albo otworzył sobie, jeśli nie posiada takiej synapsy, to niech sobie otworzy cztery te Ewangelie synoptyczne, cztery kopie no i sobie porówna. No i ja kilka takich wątków podam, żeby Państwo zobaczyli, że te rzeczy się... Ewangelie nie w taki sam sposób przedstawiają tę historię, mają swoje znaczenia i swoje szczegóły do tych historii dodają bądź odejmują w zależności od własnych potrzeb teologicznych. No taka pierwsza rzecz, no to w najstarszej Ewangelii, w Ewangelii Marka podkreślana jest samotność samotność Jezusa na lądzie. On jest oddzielony od tych uczniów, którzy są na morzu, na tym jeziorze Genezaret. Mateusz zaś podkreśla dwukrotnie samotność Jezusa na modlitwie. Znowu Łukasz także pisze o samotnej modlitwie Jezusa, ale on już tę samotną modlitwę Jezusa umiejscawia w obecności uczniów. On to może zrobić, bo on tę samotną modlitwę Jezusa nie łączy z chodzeniem po wodzie, tylko jakby wątek chodzenia po wodzie jest nieobecny u ewangelisty Łukasza, więc takie złożenie mamy obecne. Jak ktoś chciałby sobie to przeanalizować szczegółowo, to Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. No może jeszcze kilka takich obserwacji. W Ewangelii Marka i w Ewangelii Mateusza, więc w tych dwóch Ewangeliach synoptycznych, Jezus udaje się na górę celem modlitwy. Natomiast zaś w Ewangelii Jana udaje się tam, by uniknąć bycia obwołanym królem. I znowu w tej najstarszej Ewangelii, w Ewangelii Marka, autor podkreśla trud uczniów wiosłujących pod wiatr, natomiast w tych pozostałych Ewangeliach już ten trud uczniów, fizyczny trud uczniów już jest pomijany, czyli nie znajdziemy go ani w Ewangelii Mateusza, ani w Ewangelii Jana. W Ewangelii Marka jest taki ciekawy szczegół, który no, Mateusz i Jan pomijają, ale Ewangelia Marka mówi o tym, że Jezus chciał ich minąć, tych uczniów. Ten szczegół jest pominięty. No, można by się zastanawiać, dlaczego. Mi się wydaje, że to jest taki teofanijny szczegół, powiedzmy, obecności Boga, który przechodzi obok. Myślę, że Państwo znacie ten motyw z Księgi Wyjścia z 33 rozdziału, czy z pierwszej Księgi Królewskiej z 19 rozdziału. No dobrze, tych szczegółów już Państwu nie będę mnożył. Jeden taki najistotniejszy dla nas to szczegół dotyczący obecności Piotra.
W Ewangelii Marka, w pierwotnej wersji tej historii, Piotr jakby no nie występuje jako odrębna postać, jako postać chodząca po wodzie. Natomiast w Ewangelii Mateusza no ta postać jest uwypuklona, jakby dodana do tej historii. I może przeczytajmy ten tekst, który też Państwo widzicie przed sobą. Od wersetu 22. I zaraz przymusił uczniów, by wsiedli do łodzi i poprzedzili go na drugą stronę, zanim oddali tłumy. I oddaliwszy tłumy, wszedł na górę sam się modlić. Gdy wieczór zaś nastał, sam był tam. Łódź zaś już stadiów wiele od ziemi oddaliła się, nękana przez fale, był bowiem przeciwny wiatr. To tłumaczenie, które Państwo widzicie, to jest moje takie dosłowne tłumaczenie, więc ono stylistycznie nie jest, powiedzmy, takie wygładzone, ale chodziło mi o to, żeby jak najbardziej dosłownie oddać ten tekst. Werset 25, czytam dalej. O czwartej zaś straży nocy przyszedł do nich chodząc po morzu. Uczniowie zaś, zobaczywszy go po morzu chodzącego, wstrząśnięci byli, mówiąc, że zjawa jest i że strachu i ze strachu krzyknęli. Zaraz zaś powiedział Jezus im, mówiąc, bądźcie odważni, ja jestem, nie bójcie się. Odpowiadając zaś mu, Piotr rzekł, jeśli ty jesteś, każ mi przyjść do ciebie po wodach. On zaś rzekł, przyjdź. I zszedłszy z łodzi, Piotr poszedł po wodach i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś wiatr, zląkł się i zacząwszy tonąć, krzyknął, mówiąc, ratuj mnie. Zaraz zaś Jezus, wyciągnąwszy rękę, chwycił go i mówił mu, małowierny, czemu zwątpiłeś? I gdy weszli oni do łodzi, ucichł wiatr. Oni zaś w łodzi pokłonili się mu, mówiąc, prawdziwie Boga synem jesteś. To, co widzicie tutaj, szanowni państwo, jako wyszczególnione kursywą, czyli od wersetu 20 do 28, gdybyśmy usunęli i zerknęli na tekst Ewangelii Marka, to byśmy zobaczyli, że ten werset 33 właśnie tak byłby naturalnie doklejony do 27. Innymi słowy, no to jest takie rozbudowanie autorskie ewangelisty Mateusza. My wiemy o tym, że ewangelista Mateusz także w innych dwóch historiach wprowadza w szczególny sposób postać Piotra. Tu proponuję zerknąć na 16 rozdział i 17 rozdział Ewangelii Mateusza. Tutaj autor chce podkreślić rolę Piotra jako tego odpowiadającego, powiedzmy, Mojżeszowi, czy a więc takiej postaci, przez którą Bóg coś czyni. Ta historia nie mówi tylko o Piotrze jako o Piotrze, który jest małowierny, ale patrząc na Piotra opowiada o Kościele, czyli o tych pierwszych losach Kościoła, który jest prześladowany i który ostatecznie nie jest pokonany, jest zwycięski, żadne bramy Hadesu go nie pokonują, zwycięża. Ta historia ma jakby te dwa wymiary. To jest też historia Piotra, którą znamy potem z dalszej części Ewangelii Mateusza, gdzie Piotr się no, zapiera Jezusa i jakby staje się tym małowiernym, tonącym, który nie jest w stanie wytrzymać tej presji, ale ostatecznie ratowanym przez Jezusa, który się o niego modli do Boga Ojca. Nie będę szczegółowo tego tekstu analizował, bo nie chodzi mi o to, żeby teraz tu Państwo zrobić taką szerszą egzegezę, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że w tym tekście możliwe jest chodzenie po wodzie nie tylko przez Jezusa, to podobnie jest w tym tekście o Buddzie i jego uczniach. I druga rzecz, że tutaj Jezus ma taki teofanijny wymiar, jest prezentowany jako ja jestem. A więc to mamy nawiązanie do tej Bożej chwały w Starym Testamencie. I tutaj jest też idea lęku.
zawarta. Piotr jest małowierny, boi się śmierci, zaczyna tonąć, ale jest ostatecznie ratowany. W szerszym tekście, który mam nadzieję uda się mi upublicznić, będę szerzej ten wątek omawiał, ale tutaj pozwolę sobie przejść do czegoś, co jest dla mnie kluczowe, mianowicie do interpretacji tych dwóch historii, historii Buddy i historii Jezusa, historii uczniów Buddy i historii Piotra, w takim późniejszej interpretacji, jak poszczególne tutaj religie interpretowały te teksty. I te teksty, które cytowałem, pochodzą, jeśli chodzi o buddyzm, pochodzą, prawda, z wieków przed naszą erą. Natomiast teraz chciałbym przeskoczyć do 5 i 6 wieku naszej ery, do Bodhidharmy, a więc do takiego chińskiego, znaczy pochodził z Indii, ale do pierwszego, no takiego pierwszego założyciela buddyzmu Chan, utożsamianego jako pierwszy, ten buddyzm był wcześniej, już w pierwszym wieku był naszej ery w Chinach, ale powiedzmy Bodhidharma jest takim, no taką ikoną otwierającą, przynoszącą buddyzm w takiej wersji właśnie Chan czy Zen na glebę chińską. I będę odwołał się do jednego z jego tekstów, mianowicie do tej mowy przebudzenia, którą Państwo widzicie. I teraz spróbujcie, szanowni Państwo, myśleć w ten sposób, że bazujemy na pewnym języku i widzimy, jak ten język jest przemianowany. Już tak naprawdę nie chodzi o jakiś konkretny cud, o jakieś chodzenie po wodzie, tylko ten tekst zaczyna być traktowany jako coś, co pozwala nam wejść głębiej w pewną mądrość, którą buddyjską, i jakby metafora chodzenia po wodzie zaczyna być taką metaforą, która zaczyna funkcjonować jako pewien obraz w konkretnej nauce. Przeczytajmy może ten tekst. Nieprzejawianie się umysłu jest przeciwległym brzegiem. Kiedy jesteś pogrążony w ułudzie, ten brzeg istnieje. Kiedy się przebudzisz, on nie istnieje. Zwykli ludzie zostają na tym brzegu. Ci, którzy odkrywają największy z wozów, nie zostają ani na tym, ani na przeciwległym brzegu. Są w stanie opuścić oba brzegi. Ci, którzy postrzegają przeciwległy brzeg jako różny od tego brzegu, nie rozumieją Chan, czyli nie rozumieją tej filozofii, tej religii Zen. Ułuda znaczy śmiertelność. Śmiertelność znaczy stan Buddy. Świadomość, przepraszam, znaczy świat Buddy. Nie są takie same i nie są różne. To tylko ludzie odróżniają ułudę od świadomości. Kiedy jesteśmy pogrążeni w ułudzie, istnieje świat, od którego należy uciec. Kiedy jesteśmy świadomi, nie istnieje nic, od czego należałoby uciekać. Myślę, że dla tych Państwa, którzy jakby nie są zaznajomieni z myślą zenistyczną, no to brzmi to jak zagadka, ale pozwólcie, że w kilku słowach skomentuję ten tekst, oczywiście wydobywając tylko podstawowe treści. Otóż, jeżeli ktoś, patrząc w przestrzeń, odróżnia jeden brzeg, na którym stoi, od drugiego brzegu, to tak naprawdę nie zrozumiał, jaka jest rzeczywistość. Wciąż tkwi w ułudzie, ponieważ tak naprawdę ten brzeg ostatecznie nie różni się od tamtego brzegu, bo jeden i drugi brzeg jest częścią pewnej całości i tak naprawdę nie da się wyodrębnić ani jednego, ani od drugiego brzegu. Jeżeli w taki sposób dosłowny patrzy się na rzeczywistość, to się je oddziela. Natomiast ostatecznie rzeczywistość jest cała i dlatego nie da się oddzielić jednego brzegu od drugiego. I podobnie
jest samym człowiekiem. Z perspektywy buddyzmu Zen, jeżeli dana osoba patrzy i odróżnia siebie jako patrzącego od tego, na co patrzy, czyli odróżnia siebie stojącego na jednym brzegu od tego drugiego brzegu, to wciąż funkcjonuje w ułudzie. Na poziomie form, takich podstawowych, takiego podstawowego spojrzenia na rzeczywistość, oczywiście da się odróżnić człowieka od drugiego brzegu, ale ostatecznie ten człowiek nie ma w sobie nic takiego, co by nie było na tym drugim brzegu. Ostatecznie człowiek, czy ten podmiot patrzący na drugi brzeg, na ten przedmiot, są jednym. Jeżeli chcemy się uwolnić od iluzji, to nie myślmy, że musimy przejść z jednego brzegu na drugi, żeby osiągnąć zbawienie, osiągnąć mądrość, ale właśnie uzmysłowienie sobie, że nie ma czegoś takiego jak przechodzenie skądś dokądś, bo wszystko jest jednym. Nie ma czegoś takiego jak ja w kontrze do jakiegoś brzegu, bo ja i brzeg to są tylko dwie formy pewnej całej rzeczywistości, której ostatecznie nie da się odróżnić. W takim ujęciu rozumiemy, że automatycznie nie da się odróżnić nie tylko podmiotu patrzącego od przedmiotu, jakim jest brzeg, ale jeżeli nie ma tego podmiotu, tego patrzącego i nie ma przedmiotu, na którego patrzymy, to ostatecznie wszelkie rozróżnienia są wtórne. Dlatego Bodhidharma mówi, postrzegać życie jak różne od śmierci, albo ruch jak różny od bezruchu, znaczy być stronniczym. Co to oznacza? Jeżeli odróżniasz życie od śmierci, to oznacza, że myślisz, że teraz żyjesz odrębnie, a kiedyś umrzesz. Natomiast jeśli uznasz, że jesteś częścią całości, to tak naprawdę, chociaż ci się wydaje, że jesteś odrębny od tego, co widzisz, to tak naprawdę jesteś częścią tej całości. A więc rozróżnienie na życie i śmierć jest tylko rozróżnieniem na przejaw form. One tak naprawdę nie ma znaczenia. Rozróżnienie na jeden brzeg i drugi brzeg też nie ma znaczenia. Rozróżnienie na podmiot i przedmiot też ostatecznie nie ma znaczenia. A więc odróżnienie człowieka od wszystkiego, co go otacza, też tak naprawdę jest tylko iluzorycznym rozróżnieniem, które tak naprawdę nie ma znaczenia. Co to oznacza w praktyce dla nas? Oznacza to, w myśli buddyjskiej, że relatywizowane jest znaczenie człowieka. Człowiek jest pewnym przejawem całości i niech nie myśli, że jest odrębny, bo jak będzie myślał, że jest odrębny, to zacznie bać się śmierci i tak dalej. Natomiast zobaczmy, jak ta reinterpretacja ma miejsce w chrześcijaństwie. Poproszę o przewinięcie jeszcze kawałek dalej. O, do pierwszego listu do Koryntian przejdźmy. Więc zobaczyliśmy, jak relatywizowany jest człowiek z perspektywy filozofii Zen. Człowiek jest na poziomie form tylko czymś odrębnym, ale tak naprawdę nie ma w nim nic takiego, co go realnie, rzeczywiście odróżnia od tego, co jest oku. Także nie jest w stanie umrzeć, ani tak naprawdę do końca nie żyje odrębnie, bo to są tylko pewne przejawy rzeczywistości. A więc mamy relatywizację człowieka, relatywizację realizowaną w świetle rzeczywistości jako całości. W chrześcijaństwie też mamy pewną relatywizację jednostki, jej życia i jej śmierci. Zróbmy to na przykładzie, pokażmy to na przykładzie apostoła Pawła, właśnie cytując dwa fragmenty z listu do Koryntian. Ten list do Koryntian także nawiązuje do tej metafory chodzenia po wodzie, nawiązuje do historii Eksodusu. I przeczytajmy te dwa fragmenty, które Państwo też widzicie. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze.
I wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Spróbujmy kilka słów o tym tekście powiedzieć, oczywiście w kontekście naszego tematu. Otóż z perspektywy chrześcijańskiej utożsamienie jednostki nie z utożsamieniem z całą rzeczywistością, ale utożsamieniem tutaj w tym przypadku z Mojżeszem, który staje się typem dla Chrystusa. Czyli w buddyzmie jednostka jest utożsamiona, połączona jakby z całą rzeczywistością, a przez to relatywizowana jest jej wartość. Natomiast w chrześcijaństwie jednostka jest utożsamiana z Mojżeszem, z Chrystusem, albo więc z inną jednostką i też jest relatywizowana jej wartość, ale nie zniesiona jej podmiotowość, ponieważ jeżeli utożsamimy osobę z osobą, to ta pierwsza osoba pozostaje, bo ta pierwsza osoba jest jakby na wzór Mojżesza, na wzór Chrystusa. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. W pierwszym myśleniu zenistycznym jednostka jest utożsamiana z całością, więc przez to jest relatywizowana, a w myśleniu chrześcijańskim jednostka jest relatywizowana w relacji do danej osoby, Mojżesza czy Chrystusa. Też jej wartość jest relatywizowana, ale nie jest kasowana, ponieważ odniesienie jest do innej jednostki. Jeśli to będzie niejasne, to spróbuję może w pytaniach czy w późniejszych komentarzach jeszcze to rozwinąć. A teraz przeczytajmy ten drugi tekst, bo ten drugi tekst dopełnia zrozumienia jednostki ludzkiej z perspektywy chrześcijaństwa, no, używając tej metafory chodzenia po wodzie, czy tej metafory Eksodusu. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny pośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Ten fragment najprawdopodobniej także nawiązuje do Eksodusu, ponieważ jest tutaj wątek pierwocin. Oczywiście nawiązuje też do historii Adama, ale ten typ Adama staje się potem Izraelem, który też jest Synem Bożym i przechodzi przez Morze Czerwone. Wiemy, że pierworodni Egiptu giną, natomiast pierworodni Izraela pozostają przy życiu. I tutaj właśnie tego pojawia się rola tych pierwocin, tego pierworodnego, ponieważ Chrystus staje się tym, który jest pierwszy jako zmartwychwstały. Werset 20. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny pośród tych, którzy umarli. Jak to zrozumieć? W ten sposób, że Chrystus jest prezentowany jako Izrael. Izrael przechodzi przez Morze Czerwone. To jest jakby śmierć niewolnika, który był pod panowaniem Faraona. I przechodząc przez te wody czerwone, pojawia się jako syn na pustyni. Jest tym Synem Bożym, jest tym Izraelem. Chrystus doświadcza śmierci i zmartwychwstania, a jednostki utożsamione z Nim także doświadczają w Nim śmierci i zmartwychwstania. Czyli z jednej strony można zauważyć pewną relatywizację wartości śmierci jednostki i jej życia, ponieważ dla Pawła
Śmierć zwykłej jednostki nie ma większego znaczenia, nie ma znaczenia soteriologicznego, zbawczego. Natomiast jest jedna i tylko jedna śmierć, która ma znaczenie zbawcze, to jest śmierć Chrystusa. Natomiast jak ta jednostka jest utożsamiona z osobą Chrystusa, to w ten sposób jest relatywizowana jej śmierć, istotniejsza jest śmierć Chrystusa, ale ta osoba jakby umiera w Chrystusie. I nie umiera w ten sposób, że stapia się z całą rzeczywistością, że tak naprawdę zawsze była formą, która nigdy tak naprawdę nie była oddzielna od drugiego brzegu, od stałej rzeczywistości. Nie, z perspektywy chrześcijańskiej też następuje relatywizacja jednostki ludzkiej, doświadczenia osobistego i jej śmierci, natomiast ta relatywizacja nie idzie tak daleko, żeby unicestwić jednostkę ludzką. Z perspektywy chrześcijańskiej mamy doktrynę zmartwychwstania i to zmartwychwstania w jakimś duchowym ciele, a więc próby utrzymania tej kontynuacji tej jednostki i ta tożsamość tej jednostki nie tylko realizuje się w przyszłości, w zmartwychwstaniu, ale realizuje się już w doczesności. No, językiem chrześcijańskim my powiedzielibyśmy, że już żyjemy w Chrystusie, już nasze ja umarło, iż już żyjemy w mocy zmartwychwstałego. Także myślę, że Państwo dostrzegli tutaj to, co chciałem powiedzieć. Apostoł Paweł jeszcze mocniej relatywizuje wartość ludzkiego życia, bo w tym samym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, Paweł mówi o tym, że czas jest krótki i mówi, że ci, którzy mają żony, powinni żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci, którzy się radują, jakby się nie radowali i tak dalej, i tak dalej. Paweł coś takiego mówi, dlatego że uważa, że przemija kształt tego świata. Innymi słowy, on jest przekonany o tym, że rychło nastanie drugie przyjście Chrystusa i nastanie zmartwychwstanie. A więc to przekonanie o rychłości nastania tego drugiego przyjścia Chrystusa znowu relatywizuje znaczenie mojego doczesnego życia, mojej śmierci fizycznej, ale nie relatywizuje w tym sensie, że człowiek jest unicestwiony, tylko że człowiek odzyskuje swoją nową tożsamość w Chrystusie. Czyli podsumowując, obie religie mają swoich, powiedzmy, przywódców, swoich główne postaci jako chodzące po wodzie. Ta naturalna zdolność jest już daleko rozumiana albo jako wynik kontemplacji, albo wynik działania zewnętrznej mocy Bożej. W tym cudzie mogą uczestniczyć i uczniowie Buddy, i uczniowie Jezusa. Ten cud chodzenia po wodzie, przechodzenia przez wodę staje się dla jednej i drugiej religii pewną metaforą rozumienia rzeczywistości. W modelu buddyjskim jednostka nie jest w stanie nigdzie przejść, bo jednostka jest częścią całości. A więc jeśli zrobię kilka kroków, to dalej rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ostatecznie człowiek wyodrębnia się jedynie na poziomie formy, ale na poziomie swojej substancji, swojej tożsamości nie jest odrębny od tego, co go otacza. Więc następuje relatywizacja jednostki ludzkiej, jej życia i śmierci, poprzez jakby utożsamienie jej z całością rzeczywistości. W chrześcijaństwie natomiast także reinterpretowana jest historia chodzenia po wodzie, tego eksodusu. Relatywizowana jest w myśli apostoła Pawła doczesne życie ludzkie i jego doczesna śmierć, ponieważ to, co ma znaczenie, to tylko i wyłącznie w sensie soteriologicznym śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i jednostki poprzez uczestnictwo w tej śmierci i w tym zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymują nowe życie i ostatecznie otrzymają dar zmartwychwstania. A więc
Następuje relatywizacja jednostki ludzkiej, ale nie w takim sensie, że ta jednostka jest, powiedzmy, połączona z całą rzeczywistością, ale jest połączona z inną osobą, z osobą Chrystusa, a przez to jako osoba pozostaje, przekracza doczesność i wchodzi w nowe życie jako jednostka. Mam nadzieję, że Państwo wytrwaliście. Zdaję sobie sprawę, że to mogło być troszeczkę skomplikowane, bo i wprowadziłem dwie religie i troszkę języka filozoficznego, teologicznego takiego, ale mam nadzieję, że coś z tego dało się zrozumieć i skorzystać. Bardzo dziękuję. Również dziękujemy. Piotrze, no porównanie znowu, bo to po raz kolejny już jakby idziemy tymi dwoma tropami chrześcijaństwa i buddyzmu Zen. Jak zwykle bardzo, bardzo ciekawe. Pojawiły się pytania. Pierwsze właśnie takie uściślające. Czy dobrze rozumiem, że w buddyzmie chodzi się po wodzie w wyniku oświecenia, a w chrześcijaństwie mocą Boga i wiary? Tak. Myślę, że jakby mam na myśli, gdy będę teraz mówił, to mam na myśli zenistyczne interpretacje buddyzmu, bo tak jak powiedzmy w chrześcijaństwie jest wiele nurtów, tak samo i w buddyzmie jako takim, tam w myśli zenistycznej nie istnieje coś takiego jak transcendencja, prawda? A więc coś, co przekracza świat, który nas dotyczy, tym się w ogóle jakby nie zajmuje ta rzeczywistość myśli buddyjskiej, tylko bardziej skupia się na tym, co immanentne, tym, co jest postrzegalne i ta rzeczywistość, w tej rzeczywistości, jeżeli w ogóle traktować dosłownie ten cud chodzenia Buddy po wodzie, no to jest bardziej dotyczący pewnych mocy, które są jakby dostępne poprzez praktykę, natomiast w chrześcijaństwie, które zakłada Boga, a więc pewną transcendencję, istnienie, która wykracza poza świat stworzony i która jest źródłem tego świata, no właśnie w oparciu o transcendencję, w oparciu o Boga, cuda są możliwe. No właśnie, chciałam cię dopytać właśnie jeszcze, bo tak jak zestawienie tych dwóch wydarzeń, czy dwóch tekstów, jakie się tak zestawi ze sobą, to rzeczywiście wydaje się, że to buddyjskie chodzenie po wodzie jest dużo bardziej metaforyczne niż w przypadku Ewangelii. I chciałam cię dopytać, czy to jest też dobra intuicja? No to już byłaby, powiedzmy, tutaj dyskusja. Ja próbowałem nie wchodzić na grunt, które z tych opisów są historyczne, które nie, bo bardziej interesowała mnie myśl teologiczna czy filozoficzna ukryta za tymi dwoma obrazami chodzenia po wodzie. To znaczy, myślę, że przyznawcy obu religii nie negowaliby realności chodzenia po wodzie, tak? I myślę, że te historie mają ten podwójny wymiar i pewnej dosłowności, i pewnego przesłania teologicznego, przy czym no to przesłanie będzie inaczej formułowane, w zależności od tych założeń wstępnych obu religii. Zachęcam, powiedzmy, do porównania tych trzech historii w Ewangeliach, bo pytanie, co się wydarzyło, no to jest pytanie o historię, no to jest pytanie, które no nie da się tak na które nie da się tak łatwo odpowiedzieć, bo jeżeli porówna się te trzy historie, to widzimy pewne różnice i ktoś, kto będzie chciał odpowiedzieć na pytanie, to co się wydarzyło, będzie musiał podjąć kilka decyzji odnośnie do tych tekstów. A ja mam pytanie troszeczkę inne tutaj do nas przyszło, też dotyczące właśnie pewnego rodzaju porównania, ale raczej porównania w odniesieniu do tego, co jest, a czego nie ma. Jaki może być powód, że historia chodzenia po wodzie nie pojawia się u Łukasza, który był jednym z synoptyków, a z drugiej strony opisywał wszystko bardzo szczegółowo? No to musielibyśmy wziąć teraz te historie i je porównywać precyzyjnie,
No natomiast Łukasz pominął, połączył te inne wątki, zlepił i to u niego jest no, powszechne. Łukasz, jak i Mateusz mają pewną swobodę interpretacyjną tych tekstów. No, dlaczego tak zrobił, to musiałbym się zastanowić, czy da się jakąś podać jakąś jednoznaczną tutaj odpowiedź. No, ja się głównie skupiłem w tej wypowiedzi na Ewangelii Mateusza i Państwo pewnie dobrze znacie początki Ewangelii Mateusza. To jest Jezus, który jest malutki, który ucieka do Egiptu, tak, jako syn. Więc te wątki Jezusa jako Mojżesza, który niejako na górze prezentuje te swoje błogosławieństwa, to kazanie tak zwane na górze. Więc ten wątek u Mateusza, Jezusa utożsamianego właśnie z Mojżeszem, no jest mocny, więc Mateusz słusznie to zostawił, bo to mu jakby pasowało dla jego wizji. Natomiast dlaczego Łukasz się tego wątku pozbył? No, dobre pytanie. Na ten moment nie umiem odpowiedzieć. Musielibyśmy tak na spokojnie siąść do tych tekstów i je precyzyjnie przeanalizować, może w kontekście całej Ewangelii. Dziękuję za to pytanie, spróbuję się zastanowić. Ja tak się zastanawiałam też i moja intuicja jest taka, że być może chodzi właśnie o te grupy docelowe, do których kierowane były Ewangelie. Może w przypadku tej grupy docelowej Łukasza to nawiązywanie cały czas do właśnie postaci i wydarzeń ze Starego Testamentu nie było aż tak bardzo istotne. No to z pewnością odbiorcy tej Ewangelii są inni. Właśnie ten odbiorca Ewangelii Łukasza zwykle utożsamiany z takim szerszym odbiorcą. Natomiast Ewangelia Mateusza z takim żydowskim odbiorcą, prawda? Więc być może to też jest jakiś powód, ale ja bym szukał jakichś powodów takich wynikających z tematów, jakichś zmian. Być może chciał podkreślić jakieś połączenie Jezusa z uczniami, bo oni tam towarzyszą na tej modlitwie. A to by pewnie fajnie było na jakiejś grupie biblijnej. Pewnie kilka teorii by powstało. Dobry wieczór. Witaj, Marku. Cześć. Mnie interesuje, bo tak rozmawiamy tak z perspektywy po prostu ludzi zachodu, patrząc na zupełnie inną ontologię, inny sposób postrzegania i rzeczywistości człowieka w niej. A ja chciałbym zapytać, czy Piotrze, zetknąłeś się z jakimiś opracowaniami, jak ludzie z kręgu kultury buddyzmu Zen, tak, czyli głównie z terenu Chin, którzy stają się chrześcijanami, jak u nich wygląda recepcja, no właśnie, na przykład tej historii chodzenia Jezusa i Piotra po wodzie? Czy następuje zupełnie zerwanie z tym myśleniem rodzimym i przejmuje się perspektywę zachodnią, w co raczej trudno mi uwierzyć? Czy może wiesz coś na ten temat? Interesuje mnie to. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, którą poruszyłeś. Mianowicie próba spojrzenia na te teksty nie naszymi założeniami zachodnimi, które, i tą ontologią, którą mamy, prawda, u nas, ale próba spojrzenia na teksty chrześcijańskie, które chcąc nie chcąc, no, mają azjatyckie rysy, prawda, właśnie oczami osób, które mają inne założenia wstępne. Jest taki jeden teolog, którego mógłbym polecić, który zajął się taką kwestią teologii chińskiej, czyli właśnie próbuje rozpracować myśl chrześcijańską, biorąc pod uwagę tę chińską kulturę. Jest taka książka, nazywa się Teologia Chińska. Ksiądz Dariusz Klejnowski-Różycki. Myślę, że to mógłby być jakiś trop, który by nam rozwinął. Szanowni Państwo, no jak na przykład oddać taki logos? No bo powiedzmy, w
kontekście naszej historii, o co by chodziło. No kilka wątków, kilka tematów tu jest takich, to znaczy jak zrozumieć w ogóle tożsamość ludzką, prawda? My mamy takie przekonanie, że powiedzmy jest jakaś substancjonalność w tej jednostce ludzkiej, no ale można zadać pytanie, czy ci ewangeliści w ogóle wierzyli w coś takiego jak substancjonalność jednostki ludzkiej, czy to nie jest tylko jakby nakładka nasza na tekst, czy innymi słowy, czy istnieje coś takiego jak substancjonalna, czyli taka nie do rozerwania, nie do połączenia z rzeczywistością dusza ludzka, która zapewnia nam tożsamość i my nie jesteśmy częścią tej rzeczywistości, prawda? Tego typu dyskusja mogłaby się toczyć, czy jakby co zapewnia kontynuację tożsamości jednostki ludzkiej w chrześcijaństwie. No i zwykle są te dwie podstawowe odpowiedzi. Pierwsza to jest taka, że to jest jakaś dusza, która ma substancjonalny charakter i w momencie śmierci umiera ciało i ta dusza trwa i potem jest łączona z ciałem. A druga koncepcja, no to jest taka, że powiedzmy dusza i ciało to jest pewna jedność psychosomatyczna, takie bardziej żydowskie myślenie i w momencie śmierci umiera cała jednostka. No i w pierwszym rozwiązaniu jakby podstawą pod tożsamość jednostki ludzkiej i kontynuację jest ta nieśmiertelna, substancjalna dusza. Problem jest tej interpretacji taki, no to kim jest człowiek? Bo jeżeli człowiek jest połączeniem i duszy, i ciała, to w momencie, kiedy ciało umiera, a dusza trwa, to nie zachowana jest tożsamość człowieka, no bo pełni człowiek musi uwzględniać także no, ten element somatyczny. W drugiej interpretacji akcent kładzie się na Bożą mądrość, na Bożą pamięć niejako, że skoro Bóg, w Bogu jakby jednostka jest stworzona, to Bóg może odtworzyć tę jednostkę jakby ze swojej pamięci, nie potrzebując żadnych stałych komponentów antropologicznych. Nie potrzebuje duszy, żeby utrzymać tę osobę. No ale pytanie jest, czy to jest ta sama osoba, skoro jej nie było i znowu jest, no bo umiera cała i jest zmartwychwzbudzona i teraz jeszcze w innym ciele, o innym charakterze, czy to jest ta sama osoba, czy naprawdę jestem ja? I myślę, że w ten sposób, w kontekście powiedzmy tej antropologii, którą się zajmujemy, myślę, że tego typu pytania by się pojawiały, ponieważ no, w myśli zenistycznej dostrzega się, oczywiście tam jest wiele różnych poglądów, ale bo pytanie jest takie, co zrobić z karmą? Czyli z jakimś takim przekonaniem, że to, co robi jednostka, ma wpływ na przyszłość. I w zen odchodzi się od takiego myślenia, że jest jakaś konkretna dusza, która za chwilę wskoczy w coś innego i w tym innym bycie stanie się, jakby poniesie konsekwencje karmiczne swoich czynów z poprzednich wcieleń. Ale z drugiej strony myśl buddyjska próbuje być iść po środku, czyli to, że człowiek umiera, to nie wpada w nicość. Czyli ani nie myśli substancjalnie, że jakaś nieśmiertelna dusza, ani z drugiej strony, że to jest po prostu była nicość i śmierć spowodowała, że dalej ta nicość jest. Też próbują utrzymać jakąś kontynuację, ponieważ mają przekonanie, że jeżeli jednostka ludzka jest częścią tej rzeczywistości, no to ona nie może zniknąć. Tutaj nie mamy jakiegoś nihilizmu. Ona jest częścią tej rzeczywistości i to, co się z nią dzieje, ma też wpływ na to, co się dzieje w ogóle. I teraz pytanie, czy jest zachowany ten aspekt moralny. Spotkałem u jednego myśliciela takiego zenistycznego mistrza takie przekonanie, że i może tutaj byłby też jakiś punkt styczny, że istnieje coś takiego w człowieku, co przekracza jego śmierć, co wykracza poza jego śmierć, tylko że ta osoba by nie łączyła tego w ogóle z tym, co my łączymy z osobowością, z osobą i tak dalej. Bo my myślimy tak dość, powiedzmy, psychologicznie o tej naszej kontynuacji, tak? Że ja, Piotr Lorek, czy pastor Marek Okiewicz, prawda? I ta nasza świadomość jakby, liczymy na to, że nasza świadomość się przeniesie do nowego ciała. Natomiast można
budować na przykład taką myśl, i to mogła być wpływ myśli, znowu kolejny przykład myśli takiej zenistycznej, reinterpretującej myśl chrześcijańską, że tak naprawdę wszystko to, co w nas jest osobowe, to, co my uważamy, że to jest nasza tożsamość, tak naprawdę to też jest tylko formą, że to nie jest to, co przetrwa, że to, co my sobie wyobrażamy, że przetrwa, nie przetrwa, tylko przetrwa coś głębszego, co jest, co przekracza naszą nawet świadomość o nas samych. Innymi słowy, my byśmy personalizowali zmartwychwstanie, a być może należy zdepersonalizować, bo my zbyt mocno podkreślamy nasz stan świadomości jako punkt odniesienia do tego, co jest ostateczne, co uczestniczy w zmartwychwstaniu. No to jest też owocem tego, ten skrajny indywidualizm człowieka zachodu, prawda? Także w kontekście chrześcijaństwa i Kościoła, gdzie Nowy Testament no jednak inne akcenty porusza. Nie ma tego skrajnego indywidualizmu, tak? Człowiek będąc w Kościele jest częścią czegoś, tak. Jest częścią ciała, tak? Żyjemy w Chrystusie, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To się pojawiają te elementy, o których mówisz w samym Nowym Testamencie, ale jeżeli czytamy przez no właśnie taki nowoczesny, skrajny indywidualizm zachodu, to jest duży błąd moim zdaniem. Świetnie to Marek powiedzieć, bo może być nawet coś takiego, że pomyślmy na chwilę z perspektywy zenistycznej, że tak naprawdę jesteśmy tylko formami i nie ma w nas nic takiego, co nas w sposób ostateczny odróżnia, tylko jesteśmy w Chrystusie. A skoro jesteśmy w Chrystusie, a mamy pewne poczucie odrębności, to może to, co jest realne, jest Chrystus. Buddysta by powiedział, to jest pustka, nicość, a chrześcijaństwo mogło to zinterpretować, że tym, co realne, to jest Chrystus i my jesteśmy w Nim. I nie mamy żadnego wglądu w jakąś mechanikę, w ontologię jednostki ludzkiej. My po prostu ufamy z perspektywy chrześcijańskiej, że nasza świadomość siebie jest realna, ale to, kim jesteśmy, wynika z tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Czyli nie bawimy się w takie rzeczy dusza, duch, ciało, co zostaje, co nie zostaje, czy ja będę pamiętał tam znajomych, czy nie będę pamiętał, że to wszystko są, powiedzmy, jakieś takie nakładki nasze wynikające z naszych indywidualistycznych tęsknot, z naszej perspektywy indywidualistycznej. No nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować przede wszystkim Tobie, Piotrze, za kolejny fantastyczny wykład, za tą i dawkę wiedzy, i dawkę czegoś do myślenia, dlatego że takie zestawienie, tak jak już mówiłam, tych tekstów jednego po drugim, no troszeczkę nas wytrąca z kolejn, w jakich jesteśmy na ogół, interpretując teksty chociażby w naszym kontekście Starego czy Nowego Testamentu. Myślę, że takich tematów będziemy też coraz więcej poruszać, dlatego że one są interesujące, a we współczesnym świecie, kiedy no, mamy na wyciągnięcie ręki dostęp do i różnych tekstów, i różnych przekonań, i różnych myśli, no warto je nie tylko znać, ale też właśnie, tak jak powiedziałeś, rozumieć. Często takie coś, na przykład w kontekście no, tej metafory chodzenia po wodzie. No, dyskusja zwykle się rozgrywa na tym, czy to jest wyjątkowa historia. Tak? Wiemy, że w świecie greckim i Orion chodził po wodzie, i Posejdon, i tak dalej. To były rzeczy jakby zrozumiałe i znane. Często dyskusja pozostaje na takim poziomie typu, a u nas to było prawdziwe, a tam było nieprawdziwe. Tak naprawdę trzeba przekroczyć taką dosłowność i naprawdę zmierzać się ze światopoglądem, a nie z poszczególnymi historyjkami, czy to właśnie w jakiejś kulturze heleńskiej, czy powiedzmy tymi historiami biblijnymi i szukania jakiejś wyjątkowości jakby samego przedstawienia. Chodzi tak naprawdę o światopogląd, który jest wyrażany przez te historie, a nie samo zestawianie tych rzeczy.
No tak, zwłaszcza, że jak przygotowywałam się trochę do tego dzisiejszego tematu, no to okazało się, że jak wpiszę w Google chodzenie po wodzie, no to mamy na przykład takie rzeczy jak filmik jednego ze sklepów budowlanych, czy można chodzić po wodzie, albo buty do chodzenia po wodzie, albo sztuczka z chodzeniem po wodzie teraz nie tylko dla wybranych. Tak. Każdy może chodzić po wodzie, i tak dalej, i tak dalej. No, okazuje się, że współcześnie jest to jak najbardziej realne, ponieważ są już różne akcesoria, które nam to umożliwiają. Więc tym bardziej jakby takie głębsze spojrzenie na taką, na te opowieści, zarówno właśnie te bardziej, powiedzmy, dalekowschodnie, jak i bliskowschodnie, jest bardzo, bardzo potrzebne. Piotrze, raz jeszcze Ci dziękuję. Ja Dziękuję dziękuję Państwu. również Państwu Dziękuję Państwu. za wysłuchanie, ale też za Państwa pytania, za Państwa komentarze. No i oczywiście, zgodnie z naszą tradycją, zapowiem to, co będzie w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu będziemy mieli spotkanie 2 listopada. Czyli w takim okresie, w którym no, często myślimy o śmierci, o różnych takich rzeczach właśnie związanych z odchodzeniem, ze śmiercią. I dość przewrotny tytuł Radość męczeństwa. Z nami będzie doktor habilitowany Jacek Zieliński, filozof z Uniwersytetu Wrocławskiego i będzie mówił o radości męczeństwa, tak jak mówiłam, tytuł dość przewrotny, troszeczkę mniej, kiedy odniesiemy się do drugiej części tytułu, a mianowicie do Orygenesa. Orygenes miał takie pragnienie, by życie swoje na wzór jego ojca Leonidasa zwieńczyć męczeństwem. Zrozumienie tego celu, określanego jako ideał życia chrześcijańskiego, nie jest jednak możliwe bez ukazania trzech znaczeń śmierci, jakie on sam przedkłada w dyskusji z Heraklidesem, oraz natury człowieka i wyodrębnionych przy jej omawianiu trzech określających ją części. Tutaj nawiązanie do tego, o czym Piotrze, ty mówiłeś, a mianowicie ciało, dusza i duch, po grecku soma, psyche i pneuma. No i dopiero w tym kontekście, na tym tle zrozumiałe staje się zarówno to pragnienie Orygenesa dotyczące poniesienia śmierci męczeńskiej dla Chrystusa, no i związanie tej męczeńskiej śmierci ze stanem pełnej radości i szczęścia, która jest realizacją planu Bożej mądrości. Czyli znów będziemy analizować teksty, chociaż zupełnie inne. Znów będziemy mówić o właśnie też takiej własnej świadomości, ale w zupełnie innym kontekście. Ja osobiście bardzo się cieszę, że będzie z nami Jacek Zieliński, którego znamy i pamiętamy też jako wykładowcę WST i który z nami bardzo często współpracuje przy różnych rzeczach. I myślę, że Państwo również będziecie zafascynowani zarówno samym tematem, jak i sposobem jego wyłożenia. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o dzisiaj, no to życzę Państwu miłego wieczoru, może z książką, może z tekstami, o których dzisiaj mówiliśmy, i do zobaczenia za tydzień.